Cześć, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Wademeku Myśliwego. Dziś bardzo nietypowy odcinek, dlatego że dziś są ze mną trzy przepiękne kobiety. I nie są to Diany. Są to żony myśliwych. Dziś będę z nimi rozmawiał na temat pasji ich mężczyzn, ich mężów. Przedstawiam Agata, Adriana i Klara. To zacznę, Agata, od Ciebie. Jak to jest z tym Twoim mężem? Czy poznałaś go jako myśliwego, czy Twój mąż myśliwym został już podczas związku? Został, jak... Czyli jako kawaler był, nie był myśliwy, ale już po ślubie. Daliśmy się 14 lat, byliśmy razem, no i mój wujek wciągnął go do myślistwa. Ale już po ślubie? Już po ślubie, tak, zdecydowanie. Twoje pierwsze wrażenia, jak Ci powiedział, że zostanie myśliwym? Zaskoczona byłam dość mocno, ale wydaje mi się, że skłoniło go trochę ku temu to, że byliśmy raz na imprezie, na grillu i wtedy mój kuzyn, który też jest myśliwym, właśnie przyrządzał takie dania myśliwskie. Pamiętam, było kiełbaski i mu tak wszystko zasmakowało i myślę, że lampka mu się zapaliła, że czemu by nie. Adriana, u Ciebie jak było? Czy Paweł był już przed ślubem myśliwym? Nie, na pewno nie. My jesteśmy małżeństwem 15 lat będzie. Także jest myśliwym od jakichś 5 lat. Okay. Jest już nawet łowczym i selekcjonerem. Czyli bardzo go to wciągnęło, to myślistwo. I też nie spodziewałam się, że takie coś u nas będzie w rodzinie. Okay. Chociaż jego wujek chrzestny jest myśliwym. Tak, z tego co pamiętam. Ale na pewno to nie wydaje mi się, żeby to było jakiś bodziec taki, że to wujek był, tylko to jakiś przypadek kompletnie tutaj musiał się wydarzyć. Okej, czyli mamy tak naprawdę na tą chwilę dwie panie, które mają mężów i ci mężowie zostali myśliwymi już po ślubie, czyli nie dostały mężów z inwentarzem łowieckim. Jak będzie u Klary? Klaro, czy Leszek był myśliwym przed ślubem? Nie. Podobnie tutaj jak było u poprzedniczek moich. Też mąż wstąpił do myślistwa dopiero po ślubie. No i w tej chwili jest 35, no gdzieś tak 36 lat myśliwym. Czyli masz, można powiedzieć, Klaro, męża tutaj wśród tych pań z najdłuższym stażem łowieckim. No na to wygląda. Okej, dobrze, to zadam kolejne pytanie. Jak to jest mieć w domu męża myśliwego? Myślę, że w niczym to nie przeszkadza. Na pewno, bo ja też mam swoje hobby, te swoje zainteresowania i tu po prostu nie kolidowało nam tutaj w niczym. Wręcz nawet ja wspierałam męża w tym myślistwie, bo też jeździłam z nim. Na polowania? Na polowania nie. To znaczy raz żeśmy byli. Rozumiem. To sobie tam ja siedziałam na mące, przysłuchiwałam się. Ja też raz byłam, to był ostatni raz, bo musiałam być cicho. My rocznicę ślubu jedną spędziliśmy w łowisku. Na polowaniu? Bo tak, na polowaniu. Słuchajcie, jak gdzieś tam w zanadrzu w głowie mi się zawsze układa taki fajny film z żoną na polowaniu, ale nie będę o nim teraz mówił, bo ten materiał nie wychodzi w takich godzinach, aczkolwiek i nie chcę o tym teraz tutaj rozmawiać, ale no, ta rocznica na polowaniu, powiem Ci, Agata, nie będę dopytywał, ale już nam się tam, myślę, lampki zapalają. Czyli z mężami rozumiem, że wszystkie trzy byłyście chociaż na jednym polowaniu. Wrażenia były jakie, Agata? Ciekawe. Ciekawe, bo no, fajna forma spędzenia czasu, tak nie wyobrażałam sobie może, że to w ten sposób wygląda, nie? Siedzenie, obserwowanie zwierzyny, nasłuchiwanie, coś ciekawego, podobało mi się. Można poobcować z naturą, można się wyciszyć, znaleźć trochę takiego czasu w głowie dla siebie. Okej, dobra, to z innej beczki. Adriana, Paweł jedzie na polowanie. Co robi żona myśliwego w domu, jak mąż wyjeżdża na polowanie? Te polowania czasami trwają całą noc. Jest sezon na przykład, nie wiem, rykowiska, to wtedy można powiedzieć, że męża nie ma tygodniami w domu, bo wtedy się chodzi, obserwuje byki i tak dalej, i tak dalej. Co wtedy robi żona myśliwego? Mam dwójkę dzieci, więc mam co robić, ale zależy, jaki to jest dzień. Lubię spać, więc ja o 22 już śpię, także czasami nawet mnie to nie rusza. Jeżeli jest jakiś tam piątek, sobota, to może przyjdzie koleżanka na wino, nie wiem, no coś na pewno można robić wieczorem w domu, tak? Albo ogólnie w ogóle. I po prostu bywa też tak, że wyjeżdża gdzieś na kilka dni nawet. Teraz był na Łotwie chociażby, tak? Więc tak, na polowaniu.
No ale nie ma nudy, że tak powiem, tak? Z dziećmi, z domem, ze wszystkim. Czyli potrafisz sobie zagospodarować ten czas bez męża. Dobra, w porządku. To ja przewrotnie pójdę w drugą stronę. Klara, mąż przyjeżdża z polowania z upolowaną zwierzyną i co mówi? No co mówi? No upolowałem. Upolowałem, mówi, padło, mówi, jest, mówi, no, okay, będzie. Fajnie. Jest wtedy też takie twoje zadowolenie, że ten mąż jednak coś tam przyniósł do tego domu i to nie jest takie przysłowiowe kupne żarcie, tylko fajne wyselekcjonowanie? Oczywiście, że tak. Po drugie, cieszę się, że mamy jednak to mięsko takie zdrowe. Nie jest to mięsko hodowane gdzieś tam w jakiejś oborze, że samo sobie wybiera to, co lubi jeść. No i na pewno jest smaczniejsze niż takie. Tak. Okay. No dobra, drogie panie, to ja pójdę troszkę grubiej, bo było miło. Teraz będzie, nie wiem, czy aż tak miło. Myśliwy, łowca. Mógłbym powiedzieć, że ma przyklejony stereotyp pijaka, impotenta, osoby niezrównoważonej psychicznie, osoby, która strzela do rowerzystów. Jak to jest z kobietami, z żonami myśliwych, które często, jak nie polują, muszą odpierać te zarzuty, bo wy swoich mężów znacie, wiecie, jacy oni są. I teraz w waszym środowisku możecie spotkać się z hejtem na myśliwym. Czyli tak naprawdę, brzydko mówiąc, możecie obrywać rykoszetem. Jak to jest, Adriana? No jest tak, niestety. Ja myślę, że ci ludzie po prostu nie są świadomi tego, bo jak się posłucha myśliwego i jak on to wszystko wytłumaczy, jak to wygląda, jakie są regulaminy w kole łowieckim, czemu to ma służyć w ogóle i ochronić środowiska i dbają o tą zwierzynę jednak też, tak? I musi być ta selekcja naturalna, więc to jest bardzo dużo materiału na ten temat. Ja nie jestem w stanie tego przedstawić, tak jak mój mąż by to przedstawił, oczywiście. Myśliwy, tak? To wtedy dużo osób zmienia jednak swoje zdanie, tak? Aczkolwiek tak jak w każdym środowisku są dobrzy myśliwi, źli, dobrzy nauczyciele, źli i tak dalej, tak? Okej. Okay. Myślę, że w czasach jak Leszek zaczynał swoją przygodę łowiecką, to takiego problemu nie było, bo nie było. Wtedy właśnie chciałam to powiedzieć, że nigdy nie spotkałam się z hejtem. Nigdy nie mieliśmy takiego problemu, że ktoś nas obrażał. Naprawdę było zgodnie, było wesoło, było no, przyjemnie. Chodziliśmy razem nawet na tą wysiadkę, żeby chociaż posiedzieć, żeby poobserwować, tak jak tu wcześniej koleżanka powiedziała, posłuchać śpiewu ptaków, zwierząt. Nawet sowa usiadła raz nam na ten, także też no, takie fajne są to spotkania. Jednak jesteśmy bliżej przyrody, natury. Tak. Największy hejt, jaki kiedykolwiek wylał się, może nie na myśliwych, ale na takie środowisko na przykład policjantów, było po filmie Drogówka, gdzie po wyemitowaniu tego filmu 90% społeczeństwa stwierdziło, że wszyscy policjanci to pijacy. Podobnie było z łowcami skór w Łodzi, gdzie w całym, mógłbym powiedzieć, Polsce wszyscy pluli na ratowników, lekarzy, którzy jeździli karetkami, ratowali ludzi. Ja śmiem twierdzić, że na tą chwilę łowiectwo ma bardzo podobny PR, czyli bardzo zły PR. I tak zastanawiam się, jak cały czas próbuję do tego dojść. Jak wy, żony myśliwych, sobie z tym radzicie, Agata? No generalnie, jak rozmawiam z jakimś przeciwnikiem takim zagorzałym, no to staram się właśnie pokazać to trochę od innej strony, nie? Że to jest też funkcja dbania też o ekosystem, tak? Tego, nie? Ta selekcja tej zwierzyny, że to wszystko dzieje się po coś. Jeszcze byłabym skłonna w stanie zrozumieć osoby, które na przykład nie jedzą w ogóle mięsa. Okay. I dla mnie to okej, szanuję i tutaj, że tak powiem, w mojej opinii nie mam argumentów dla takiej osoby. Ale jeśli osoba, która kupuje świnkę, tak, która wiadomo, wiemy wszyscy, jak się odbywa, jak to jest w ubojniach, gdy mówi, że nie je mięsa, bo uważa, że myśliwy jest mordercą, że on morduje zwierzęta, no to nie ma dla mnie argumentu. Nie? Uważam, że to jest niefajne i że nie pochylam tego. Ja wrócę do tego, co powiedziałaś, bo ja mógłbym powiedzieć, że zwierzęta, które są
nawet no, hodowane do tego, aby je potem zabić i przerobić na mięso, częściowo ta śmierć idzie nadaremnie. Ja często porównuję to do takiego trochę, będzie twardo i grubo, słuchajcie, no ale tak u nas jest, do trochę takiego obozu, gdzie te świnie, krowy, zwierzęta, one są zamknięte, są na siłę tuczone. Zamknięte, one są piętrowo ustawione. Piętrowo, to jest niesamowite, a tutaj człowiek pójdzie raz kiedyś. No, trzeba chodzi o ten strzał, żeby on był taki, ten strzał ma być taki, że ta zwierzęta ma tego nawet nie odczuć, tak? Oczywiście. Tak w myślistwie jest. Wróćmy do tych klatek. Te zwierzęta w tych klatkach, one tam rosną, są tuczone, potem są wywożone, one stoją w kolejce za śmiercią. One stoją w kolejce za śmiercią. Śmierć zwierzęta, śmierć przysłowiowego dzika w lesie jest natychmiastowa. Jeżeli jeżeli dobry strzał, i na pewno cierpi niż taki, który stoi właśnie w kolejce. Poza tym, słuchajcie, jedna ważna rzecz. Każdy z waszych mężów, wy, ale to do tego pójdę za chwilę, czyli jeżeli chodzi o kulinarne rzeczy, to my myśliwi, już mówię my, bo przecież ja też poluję, my myśliwi tego zwierzaka wykorzystujemy w 100%. Począwszy od kości, zjadają to nasze zwierzęta, na przykład psy, czy gotujemy inne rzeczy, mięso, skóra, trofeum i tak dalej, i tak dalej. Zwierzę, które jest ubite w ubojni, trafia do marketu i często jest tak, że to mięso potem jest utylizowane. Czyli ja śmiem twierdzić, i pewnie się niektórym osobom narażę, ale nie boję się tego, śmiem twierdzić, że ta śmierć poszła nadaremnie. No tak, oczywiście. Po co wyhodowaliśmy tyle tych świń, żeby tych kurczaków, tych innych zwierząt, po to, żeby je potem zutylizować? No dokładnie. To jest przykre, nie? To jest przykre, nie? I nikt nie mówi o tym, że tam dzieje się coś złego, tak. Ale, dziwne, no, ale wszyscy przylepiają mają tą łatkę. Mają hejt myśliwi, a idą do sklepu i kupują mięso, że ono nie jest z drzewa. Nie. Że w ogóle mają przyzwolenie na to, żeby coś takiego robić, nie? Ale to tak jak z przysłowiowymi, znowu nie chcę użyć słowa ekolodzy, z przysłowiowymi ludźmi, którzy protestują przed wycinką drzewa w lesie, a siedzą przy drewnianym stole na drewnianych krzesłach. Skąd to drewno ma się wziąć? Nie mają ludzie, którzy hejtują nas, nie mają takiej świadomości, że pewne rzeczy po prostu są i na przykład tak samo las jest sadzony po to, żeby go potem wyciąć. Nie mówimy o stuletnich czy dwustuletnich dębach, tylko mówimy o miejsca, które są do tego specjalnie przewidziane. Tak samo jest w łowiectwie. Tak samo skóry zwierząt. Też nie jestem za hodowlą lisów, tak, i sztucznej skóry, ale takiego lisa, jeżeli zastrzeli się, ja trzeba je zabijać, tak? Tak, oczywiście. No to dlaczego z tego nie zrobić futra? Ja też albo czapki, nie wiem, czegokolwiek. W życiu się przecież coś takiego działo. Poza tym jest to, trzeba dalej chyba o tym powiedzieć, że jest to bardziej ekologiczne niż wyprodukowanie tego sztucznego. Nie? Już nie będziemy tego przeliczać na pieniądze czy na inne rzeczy. Dobra, okej, ale odejdźmy od tego, bo idziemy, brniemy nie w tym kierunku. Drogie panie, przychodzi mąż z polowania, mamy dobre mięso. Co w domu u Leszka żona lubi przyrządzać z dziczyzny? Wszystko. A tak najbardziej? No co najbardziej? Przeważnie robię sosik, duszę to mięsko. Aha. Najpierw je zaprawiam, ono sobie tam dojrzewa. Aha. Potem się je dusi odpowiednio przez dłuższy czas. No i spożywamy to. Okay. Spożywa cała rodzina, czy jest to takie rodzina, święto chyba trochę, co? Tak, wiadomo, tego się nie je często. To się je co jakiś czas, trzyma się na jakieś tam różne okazje. Czyli obalamy kolejny stereotyp, że myśliwy nic innego nie robi, tylko strzela, zabija i zjada. To jest nieprawda. Po prostu, jeżeli uszczelimy takiego dzika, to my go przechowujemy przez jakiś czas, bo wiadomo, że tego się nie zje od razu. Oczywiście, że tak. Tego się nie da od razu w przeciągu tygodnia czy dwóch. Taki dziczek nieraz u mnie, w mojej lodówce, leży pół roku. Autentycznie, pół roku. Okay. Adriana, ty co lubisz przyrządzać?
Ja powiem szczerze, trochę się zmęczyłam dziczyzną, ale tak, było tak, że właśnie gulasz jakiś dzika, nieraz w winie, to już tam wiadomo, że dla dorosłych tylko, bo dzieci nie lubią nawet takiego z, warzywa, z warzywami. Kotlety mielone były, no ale teraz muszę powiedzieć, że łoś zrobił furorę. Tak, naprawdę bardzo dobre mięso. Takie, że chętniej po nie teraz sięgam niż po tego dzika, muszę powiedzieć. Łosina, tak. Super. U nas nie ma kulinarnych ograniczeń, jeśli chodzi o dziczyznę. Naprawdę było już wszystko, nawet zdarzyło się spaghetti i hamburgery. Spaghetti jest tak. Chyba najfajniejszą tak. Rzeczą, bo to jest tak jak jest robione mięso mielone, tak. To tak naprawdę możemy tego użyć do spaghetti i to jest jedno chyba z fajniejszych spaghetti. Jak jest świeże mięsko, to też tatar. Okay. I to też super smakuje, więc na co mamy ochotę, czy nawet schabowe, naprawdę, traktujemy jak normalne mięsko i nauczyliśmy się tych smaków i one nam smakują. Czyli tak naprawdę, czy wasza kuchnia przez ten okres, jak wasi panowie zaczęli polować, zmieniła się mocno? Nie, u mnie się nie zmieniła. Po prostu taki dodatek. Dokładnie. Taki dodatek. Zdrowy, smaczny dodatek na pewno. Zdrowy, smaczny dodatek. Tak, po rozmaitej cenie, tak. Bo dzika nie kupimy, znaczy jest w sklepie, ja wiem, ale... No to jest taki rarytas. Tak, dokładnie. Czy kiełbaski, czy jakieś właśnie takie później przetwory. Tak. Do specjalnych okazji. Tak. Na przykład jak są jakieś przyjęcia weselne, czy jakieś tam rocznice, czy coś, to też fajnie można to przyrządzić. Czy jak rodzina przyjdzie, tak, to zawsze wszyscy cieszą się, bo wiedzą, że tu zjedzą coś takiego... Coś dobrego. Muszę wam powiedzieć, że ja mam podobnie. Jak wiem, jak do mnie przychodzą goście, to też staram się wyciągnąć te takie najfajniejsze rzeczy, które mam upolowane po to, żeby się nimi podzielić. My myśliwi lubimy tą naszą kuchnią, tymi kulinariami dzielić się z ludźmi, którzy też nie polują, po to, żeby tak naprawdę pokazać, jakie to łowiectwo jest. No dobra, słuchajcie, jest fajnie, miło i w ogóle, ale czy trafiło wam się przez to, że wasi mężowie polują, coś niemiłego? Agata? Niemiła sytuacja. Tak. Przez to, że na przykład ktoś z twoich znajomych, ktoś przegląda twój Facebook i na przykład mówi: o kurde, Agata, twój mąż poluje? Ole, masz męża bandytę, to w ogóle i się wylało? Nie miałam takiej sytuacji. Nie zdarzyło się. Tam czasami ktoś powiedział: oj, te biedne dziczki, czy tam sarenki, tak? Okay. Nawet moja córka powiedziała, jak zobaczyła sarenkę, jak wygląda, że tata nie może zabijać tak sarenek. Okay. No także, ale tak, nie. Okej, okay. Czyli jesteście, tak naprawdę macie tak troszkę tego szczęścia, bo czasami zdarza się tak, że na to właśnie to na żony myśliwych wylewa się największy taki hejt, bo one, tak jak mówiłem wcześniej, mogą dostawać takim rykoszetem, nie? Gdzieś te nasze profile społecznościowe, one się mieszają, jest mąż, żona i w pewnym momencie mąż oznacza żonę i tak dalej, w pewnym momencie okazuje się, że ktoś wśród znajomych pisze: o ty taka, to twój mąż robi takie i takie rzeczy. Nie, to jest. No i byłem ciekawy, czy coś takiego się u was zdarza. Nie zdarza się. Okej, w porządku. A czy nie myślałyście kiedyś o tym, żeby zostać Dianami? Nie, na pewno nie. Ja potrafiłabym chyba dać żadna strzału. Z was naprawdę nie ma, nie macie bardzo, takich. Bardzo taka ta wyprawa cała trwa, to ubieranie się do tego lasu zimą. Nie, naprawdę. To jest tyle tych rzeczy, ile ma tych myśliwskich. To jest dla mnie takie. Nie. Kwestia oddania strzału to chyba nie przełamałabym się jednak ja do tego, nie? Tak mi się wydaje. Nie? Gdzieś tam próbowałam, to tak z bronią nie czuję się najlepiej. Takie mam odczucia. Wy jednak macie o tyle, drogie panie, lepiej, że macie wino, cydr, a ja tylko wodę. Ale tak to właśnie czasami jest. No dobra, słuchajcie, było już trochę o was, było trochę o waszych mężach. No to co, przejdźmy do dzieci. I tu mam takie zasadnicze pytanie, bo tak jak o was się nie martwię, bo jesteście dorosłymi kobietami i potraficie sobie poradzić z różnymi rzeczami, podejrzewam, ale jesteście też matkami, macie dzieci, wychowujecie te dzieci i teraz okazuje się, że wasze dziecko idzie do szkoły, do przedszkola, no i wasze dziecko wie, że tata jest myśliwym.
Co robią dzieci w przedszkolu? Czy dopytują, czy mówią o tym w ogóle? Czy zdarzyło się sytuacje takie, nie wiem, jakieś problemowe? Adriana, a może powiedzieć, że akurat w moim przypadku mój syn w ogóle raczej nie jest zainteresowany myślistwem. Córka tak tam podpytuje i czeka na to, nie wiem, z lisa coś tam, czy kamizelkę, czy czapkę, okay, tam pyta, kiedy okay, będzie okay. to. I akurat jak do niej przychodzą dzieci do nas, do domu, w przedszkolu jak były i dostawały kiełbasę z dzika, to i tak smakowała, że chciały na wynos. Okay. I więc rodzice nawet, jak było coś, że tata jest tutaj Blankim, tata jest myśliwym, okay, więc pytały, czy kiełbaskę przyniesie. Tak to u nas było, więc nie było żadnego hejtu absolutnie. Okej, okay, słuchajcie, i znowu wracamy, że przez żołądek do serca i to nawet tutaj dla dzieci. No tak, no ale słuchajcie, no to tak w sumie jest, że czymś dobrym to no, można wiele zdziałać. Klara, u was jak było, jak dzieci były małe? W tym momencie to już bardziej jak tam w stosunku do wnuków, bo przecież macie z Leszkiem wnuki. No mamy wnuki, jednego wnuka, bo dziewczynki to tak się raczej nie angażują. Mhm. Ale wnuczek tak, podpytuje dziadka. Z kolei synowie to raczej też nie, chociaż syn teraz, który ma 40 lat, mówi tata, tak się zastanawiałem ostatnio, mówi, no może bym przejął, mówi, po tobie tą pałeczkę. Mówi, jednak to mięso, mówi, inaczej zupełnie smakuje i moje dziewczynki też lubią, jak babcia zrobi. No i faktycznie, moje dzieci zawsze lubiały sobie pojadać to mięsko, także no może zobaczymy, jak to będzie, ale w każdym razie nie było żadnych jakichś przeszkód w szkole czy w przedszkolu, dopytywań się, jakieś złośliwości czy coś. Nie, nigdy nie było takich rzeczy. Czyli jest szansa, słuchajcie, wstąpić do łowiectwa tak naprawdę można przecież w każdym wieku. No jest szansa, że jeszcze w tych 40 urodziny czy w 41 okaże się, że Leszka syn będzie myśliwym. No tego tak naprawdę mogę życzyć tylko i wyłącznie, bo dobrych ludzi w łowiectwie nigdy za wiele. Agata, jak tam u was z dziećmi i z tym, co się dzieje poza murami domu? Czy dzieci nigdzie nie odczuwają, że to jednak tata myśliwy? Z hejtem nigdy się nie spotkaliśmy, nigdy o niczym takim mi nie wspominali. Wręcz u Natana, który ma teraz 15 lat, w aspekcie dzieci mogę powiedzieć, że on ma raczej taki żal do tego, że on nie może uczestniczyć z Tomkiem w tym polowaniu. No. Go to interesuje i on na pewno chciałby kiedyś pojechać. Wiadomo, przepisy są jakie są i zabraniają no niestety, na chwilę nie? obecną. Taka możliwość nie istnieje. Ale żadnych takich sytuacji nieprzyjemnych nie spotkałam. Nigdy się nie spotkałam z taką sytuacją. No dobra, ale to wywołałaś bardzo, bardzo ciekawy temat, bo mówisz, że wasz 15-letni Natan chciałby uczestniczyć, prawo tego zabrania. No i to teraz powinienem zadać kolejne pytanie, bo jesteście w trzy. Jak sądzą dwie kolejne panie, czy uważacie, że to dobrze, że ktoś nam zabrania wychowywać dzieci zgodnie tak naprawdę no, z tradycją łowiecką i z tym wszystkim? Czy to jest złe? No przecież na Boga, to są nasze dzieci. No i my je powinniśmy wychowywać. Jeżeli moje dziecko by chciało pójść na polowanie, to dlaczego ma nie iść z tatą na polowanie, tak? Dokładnie, mam takie samo zdanie na ten temat. Tak zastanawiam się, bo... Przecież wiadomo, że chyba ojciec jest, jeżeli to jest ojciec myśliwy, taki prawdziwy, dobry, no, to przecież nie będzie chciało, żeby się stała jakaś krzywda komukolwiek, żeby to dziecko jakieś miało traumy i w ogóle, ja tak? Tylko żeby to zobaczyło, jak to wygląda. Ja pamiętam swoje czasy, jak zaczynałem swoją przygodę z łowiectwem, wtedy jeszcze można było polować dziećmi i mój syn, no dziś ma 23 lata, ale wtedy był dużo, dużo mniejszym człowiekiem, no był gdzieś taki. I mówi, tata, zabierz mnie na to polowanie. Tata, weź, chodź, pójdziemy. Ja mówię, no to chodź. Nie? Poszliśmy na jedno, na drugie, poszliśmy na taką zasiadkę do dnia, czyli wychodziliśmy o 3 w nocy, żeby zapolować świtem. I to tak naprawdę on nigdy nie dotrzymał do tego polowania, bo zawsze go gdzieś paskiem przypinałem do tej wysiadki. Ja tam siedziałem, a on tak zasypiał. Nie? Więc dla niego to też było takie ekscytujące, ale nigdy nie pozwoliłem sobie też na to, żeby przy nim strzelać. No właśnie, że nie każde polowanie kończy się zabiciem zwierzęcia. Ale oczywiście, zwierzyny, że tak, nie? Mówię dlatego o tym, że być może nasi decydenci nie mają takiej świadomości. Myślą, że wyjście na polowanie to jest za każdym razem ubicie przysłowiowej zwierzyny, nie? A jednak wyjście na polowanie to też przysłowiowy dyżur.
nie? Czyli myśliwy wychodzi i pilnuje, nie wiem, zasiewów kukurydzy, zasiewów pszenicy i tak dalej, i tak dalej. No właśnie. I myśliwy wtedy wychodzi w nocy. Nie? Nie ma go całą noc, bo dyżur jest nocny. Co wtedy żona myśliwego mówi? No stary, nie będziecie całą noc, gdzie ty idziesz? Jak często te dyżury są i co wtedy mówi żona Leszka? Co mówię? Ja rozumiem, musisz iść. Także umawia się z kolegą, mają swoje dni, mają godziny wyznaczone i ja rozumiem, że to musi być zrobione i nie ma sprawy, idzie. I zawsze Klara miałaś taką tą pewność, nawet jak Leszek miał 20 parę lat i mówił, Klara, ja dzisiaj idę na dyżur, oczywiście. A ty mówiłaś na przykład, Lechu, a co ty tak ładnie pachniesz, nie? Nie było takiego sytuacji. Nie pachniał na pewno, bo nie może. Ja już wiem, że się nie płuczę. Płynie do płukania tych ciuchów, tak. Słuchajcie, tak, to prawda. Okej, okay, a jak z Pawłem, z tymi jego dyżurami? Nie ma kłopotu, że wychodzi na całą noc? Paweł to jest bardzo oddany myśliwym, moim zdaniem, bo on bardzo chodzi często polować. Nawet już nie mówię o tych dyżurach, tylko ogólnie lubi. Ale też się nie dziwię, bo po prostu dla niego to jest relaks. Relaks. Tak, po prostu poprzebować w ciszy, poobcować tak z naturą. On to po prostu kocha. Okej, okay. Agata? No, myślictwo to odpowiedzialność i to jest jedna właśnie z form tej odpowiedzialności, te nocne dyżury, więc łóżko wtedy jest całe moje, mogę się wyspać i nikt nie chrapie, więc są też jakieś plusy. Dowiedzieliśmy się, że Tomek chrapie. No, nieźle, to też daje nam wiele do myślenia. Okej, okay. No dobra, słuchajcie, padło, że myślictwo to odpowiedzialność i że rozumiecie, że to jest hobby, pasja waszych mężów. To podzielcie się jeszcze z naszymi widzami już tak naprawdę prawie, że pod koniec. Jakie są wasze pasje? Agata, twoja pasja? Sport. Okay. Ostatnio głównie sport. Co trenujesz? Ćwiczę ogólnie, nie? Czyli forma aktywności, czy na świeżym powietrzu, jak jest piękny maj i jest jasno rano, to lubię wyjść i pobiegać jeszcze przed pracą albo pójść na basen, czyli taka, daje mi to poczucie relaksu. Klara? Działka i jeżdżę nie na rowerze. Uwielbiam jeździć na rowerze. To właśnie się mówi, bo też bardzo lubię. Tak. Okej, okay. Adriana? Tak, ja lubię bardzo jeździć rowerem, lubię podróżować, lubię gotować. No wiadomo, że może nie codziennie, bo to trzeba mieć tą wenę, ale ogólnie tak. No i też sport. Różnie, naprawdę. Teraz na przykład mam taką zajawkę na spacery długie, bardzo, okay. Maszerowanie. Słuchajcie, ja mógłbym... A i nurkowanie jeszcze, przepraszam, z moim mężem razem. Co ty tak, gadasz? Tym razem z moim mężem. Tak. O, no to mnie zaskoczyłaś. To wspólnie, takie, słuchajcie, no nietypowe hobby jak dla kobiety, no ale... No dobrze, fajnie. No dobra, słuchajcie, myślę, że pomału będziemy kończyć, a ja woli takiego podsumowania. Sami dobrze widzicie, że mając męża myśliwego, ma się też normalną żonę, normalne dzieci, normalny dom, normalne pasje, normalne hobby. Wszystko jest u nas normalnie. I my, myśliwi, naprawdę jesteśmy normalni. I to, że wychodzimy do tego łowiska i robimy rzeczy, które powinniśmy tam robić, to nie robimy tylko i wyłącznie dla sportu, jak wy, w sensie pseudo nasi ekolodzy czy nasi oponenci, myślicie. Robimy to tylko i wyłącznie po to, żeby naszym zwierzętom i żeby wam żyło się lepiej. Bardzo dziękuję, drogie panie, że spędziłyście razem z nami ten cenny czas. Dziękuję, Agata, za zaproszenie, że mogliśmy to zrobić u was. Tomek jest na polowaniu, więc już szybciutko uciekamy stąd, tak żeby Agata mogła jeszcze się wyspać, a nie słuchać chrapania męża. Dashboard, dziękuję, do zobaczenia, cześć.